Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Temer. I Remix. Będziemy tylko starać się zrobić normalny materiał. Wyjdzie nam to jakieś przez jeszcze 15 sekund. Nawet mniej. Nie. Więc na pyrkę dawaj, tam nie będziemy czekać. Dobra. Co tam się dzieje u ciebie? U mnie bitwy, wojny straszliwe. No, jesteś chyba tymi wampirami, czego ty się spodziewałeś? Dobra. Czekaj, nie tak to miało wyglądać. Czy teraz sięgną? Cholera nie. Ale będzie dobra bitwa. Na sam start, widzicie ludzie, jak my o was dbamy, będzie bitwa od razu. No kurde. Krasnoludy. Dobra. Idziemy się napierdalać. Równe szanse są, więc wiesz, nie? No słuchaj, mam trotina srebrnego... Czekaj, jak jego imię przeczytać. Troti. A to drugie H też nie powinno być, nie ma? Troti. Dobra, nie będzie Troti. Troti srebrny róg. Patrz, jaką ma zajebiste wąsy. A ja Matiasa. Ogolony. Bestie pluj. Matias. Dobrze, co tam masz? Czterech kuszników. Dobrze, dobrze. Masz tych swoich uczników dziwnych. No, oni są dobrzy, kurde. A nie, kawalerii. Ej, czemu Krasnoludy są kawalerii? Jak już radio z takie dziwne rzeczy dodawał do tej gry, to czemu nie kawalerią Krasnoludów? Jak w Hobbicie na kozach powinni jeździć. Dobrze. To nie dziki były? Nie, to była jakaś mieszanka z dzikiem chyba. Nie, to były takie barany, coś takiego. Z dużymi rogami na głowach, nie w gębie. Nie pamiętam. Ja o Hobbicie staram się zapomnieć. Znaczy z Hobbita najbardziej zapamiętałem synchroniczną ustawienie muru tarcz u Krasnoludów. Bo tam Leonidas z nimi dowodził, to wiesz, dlatego tak ładnie wszystko zgrało się. Tak, to ma sens. Kurde, jak się grało w tą grę? Mnie się nie pyta, ja nie grałem w nią od dawna. Nie, w ogóle tak myślę, że strasznie będzie widać to, że nagrywam w dużych odstępach czasu te odcinki. Może się tak staszyć. Z powodu naszego ogólnego nieogaru. Nie, to wcale nie jest tak, że nagrywam jeden odcinek na pół roku. Nie no, aż tak to nie jest źle, nie? Ale presja czasu, nie? Presja czasu, dokładnie. Dobra, widzę, że ty rozpocząłeś, nie czekałem sami. Jaką ja tu fajną wioskę mam? Mam wioskę. Już się tam skampił przy niej pewnie. Nie, bo jest w dołku, więc... Kurde, ale w drugiej armii mam samych tych... samych górników. Jak z tym żyć? Szybko kop! Dobra, idźcie do przodu po prostu. Kurwa, budzik. Profesjonalista. Ja to pięknie, mam wszystko ustawione, wyciszony telefon, rzucony w ogóle gdzieś na drugi koniec pokoju, bym go przypadkiem nie zauważył. No co? Każdemu nic, może... Nic, ja tylko wytykam ci brak profesjonalizmu. Ja teraz możesz? Dopiero się powinienem obudzić. No tyle lat już nagrywasz, a dalej te same błędy. Ja się zorientowałem, że nie mam krasnoludu z tarczami, tylko z szturmowych. Ups. Dobra, to będziemy napierdalać do przodu. Dobra, idźcie tutaj. Oki pony. Czemu moi strzelcy mają... No świetnie! Dobra.
Zakara Kadrin! A nie, wait, kim ja gram? Kim oni są? Bo nie wiem, za co zakrzyknąć. Karak... Chyba nie wiem. Karak coś tam na pewno, nie? No, tyle to ja wiem. Kurwa, głodno widzę przez ten las. A ja zostałem oszukany przez grę, masz łatwiej. Czemu? Bo mi łucznicy nie są, nie mogą strzelać, wiesz, jak ja im chcę rozkazać. Muszą manualnie, sami. U mnie też chyba mają problemy, jak jedzę ze sobą. Dobra, niech srebrny róg również napierdziela do boju. W ogóle dawaj, bohater na bohatera. Dobra, dobra, te swoje zagrywki z bohaterami to... No dawaj, będzie fajnie. Dawaj chłopy, bijemy się. Będzie fajnie, mówię ci. Nie, bo ty już z wsparciem lecisz. No ba. A tak nie można. Dobra, jakie mamy magie tutaj? Jakie czary? Co my tu mamy? Nie, ale wiesz co, chyba wygrasz przez jakoś jednostek ogólnie, bo ja tylko tych górników i oni są chujowi ogólnie. Kurde, nie mam jak tutaj czarami napiszeć. Dobra, widzę, że jeden już oddział wyeliminowany od ciebie. Ode mnie też. Chyba nic nie widzę w tym lesie, no. No i tak, tak ma być, taki był plan. Co prawda ja też nic nie widzę, ale ja mam krasnoludów, więc liczę, że sobie poradzą. Nie, ale jakbym w posiłkach miał też dobre oddziały jakieś, a nie górników, to... Znaczy jakbym miałbym samą armię tych wojowników krasnoludzkich. To byłoby to do wygrania. Kurde, to wskrzesza, ja tak, kurde, no czemu ja nie mogę na twoich tego używać? O! O, o, o! Hello! Co jest? Co się dzieje, bo nie widzę? Hello! Aha! On mi się w ogóle nie pokazywał ten, jako generał. Szybko się zorientowałeś. Zabić ci to tylko pół godziny. Ja, ale widać, że masz przewagę w konnicy i w tej w ilości. No w końcu jestem szkieletorkiem, nie? Nie, ale krasnoludy powinny mieć domyślnie granie w róg. Takie moje osobiste zdanie. No.
kurde, ale mój Gienek rzuca twoich ziomków z koni po prostu. Nie, ale animacje są tak straszne w Warhammerze, że mi się patrzeć na nie nie chce. Serio. Takie, jak zrobić złe animacje? Zrób się takie, jakie w Warhammerze są. Krok dla przyszłości. Ty się uczyłeś. Nie. Ty mendo, ty. Czekaj. No widzisz, a chciałeś walczyć z moim Gienkiem. Teraz walcz, teraz sobie walcz. No to będę walczył. Coś mojego wróciło? Tak, wróciło. Dobra, to atakować. No to żeś ty, zostaw ich. Co tu jeszcze walczy w ogóle? Aj ty. Chciałem, pomoc wysyłasz? Ja też wysyłam pomoc. Ja wysyłam jednoosobowo, ty też wysyłasz jednoosobowo. Dalej, kasujcie ich to. A nie, no myślicie, że pełne HP, no jejku, no to morale mi zabija. Dobrze. Dobra, jak będę walczył swoją skonfigurowaną armią, to wtedy ci dokopę. Nie byś miał takiej możliwości. No spoko, spotkamy się gdzieś w połowie Imperium. Dobra, no ucieknij w końcu, no. Ile można? Długo. Nie, no, ten ragdoll jest straszny. No odrzucę na pół kilometra, kurde. Po tym jak konica wjedzie. No co tu jeszcze nie uciekło? No ten tu. Skret jeden. Szkoda, że nie miałem miotaczy bomb. Ten sobie jeszcze chciał. Nie no, to byłoby fajnie. Zwycięstwo. No cóż. Karak Nor są nie warci. Karak Ziflin to był, o. Ziflin? No. Dobra, tam może ich potem pomogę jakoś. Wesprę ich duchowo. Ja chyba się konfederację z nimi zrobisz. Konfederację to teraz z tym Zubarem muszę doprowadzić. Dobra, co my tu? Mroczna magia, te. Jednostki uzupełnione. Tak, bo na zrobimy kontratak. Czekaj, daj mi się wczytać. No. Nie! Tak! Ja chcę grać! Daj mi się wczytać. Nie można, tak. Można. Matthias chce walczyć. Rozumiesz? Matthias. Matthias? No to Matthias może poczekać. Jak kocha, to poczeka. To ma sens. Tak, nie umrze też poczekaj. Kurde, tak patrzę, że jest taka zajebicie piękna pogoda, my siedzimy i gramy Warhammera. Dokładnie! Co my robimy ze swoim życiem?
Że ja później jadę sobie rowerkiem tam do galerii, sobie ładnie ten i potem sobie jeszcze na Orliczek, więc ja tam dzisiaj będę miał aktywny dzień. Ty masz rower? Nie, aglomeracyjny pojadę. Aha. Właściwie to też muszę jechać do galerii. Ale to gdzieś tak około 15 pojadę. No. No dalej, no co tak długo? No to... Co ty robisz, że tak długo to się dzieje? O! Ubij go! Dziabnij go! W tą jego brodę. No jeszcze uciekł. Haha! Awans. Co my tutaj śliczmy? A, to był mój wojownik, dlatego nie miał czaru. To mój warrior jest. No tak, myślę, że dlaczego tak się długo utrzymał w walce z tym kaznoludem. No dobra, to ten... Dobra, dobijam go, więc by to już automatyk, nie? No, no chyba tak. Nawet 200 ludzi tu nie ma. Co się stało? No co żeś kliknął? Sorry. Chodź tu teraz się wyłóż, bo nie chce mi się ciebie gonić. Nie no, spoko, komputer ty będzie sterował. Tak? Tak, bo mi się pomyliły te... ikonki. I kliknęłem no. Obserwuj zamiast automatycznie. Problem w tym, że musimy wczytywanie oglądać. Tutaj, ja może to wytę z zagrania. O matko. Pyr, 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 pyr. Wszystko rzucę mięsem, tak. Remis jeszcze śpi. Dokładnie. Aczkolwiek obudziłem się wypoczęty. I wtedy spałem tylko sobie 7 godzin. A jestem taki fajny. Ja spałem też coś koło tego. Około 3 chyba usnąłem. No też, po 3 taki. Jezu, jak oni biednie stoją. A ty wszystko na jeden ociąg. Raż bibliat. Dobra, ja sobie wezmę widok filmowy. Ojej. Ojej. Ta konnica. Boom! Pisk! Dobra, bo moje umierają. To jest takie... Nope. Ten gienek sam tak rzucony. Jakby to stracił, teraz bym się śmiał. Nie strzelać! Stop, kur... Po swoich zabijać. Matias, iść na tego tam krasnoludka, pobij go. Patataje mu wpierdolić. Jep. Noryle? Dam daram dam daram dam dam daram dam dam daram daram dam 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 dam. Będzie moje wydurnienie się nagrane, więc... No i będziesz miał filmówkę. Trzeba wrócić. Wciśnij klawisz insert po wybraniu jednostki. Przesunąć kamerę w tryb pierwszoosobowy. Remix. Hala. Narysuj mi baranka. What the fuck?
Na ręce mi ma ręka. A co to je? Ty wczytałeś już? Nie. Bo mi nie wyświetlało ikonki oczekiwania na gracz. Na ręce mi baranka. Czekaj, to sobie idę w dyplomację. Sobie się wczytasz. Czemu nie narysujesz mi baranka? Nie ma żadnych baranków. Narysuj mi baranka. Mam tylko... Siłą dziesiątą jestem, ej. Niedobrze. Ale... Staczasz się. Ale Karak Zifrin jest 35, bo już całą armię wykosiłem. Ty może kolejny awans będzie z tej bitwy? Byłoby to apetyczne. Prowincje. Słabo. Ja nie mogę się poruszyć mapą nawet. Dance, statystyki. Zniszczone jednostki, 55. Musimy wcześniej nagrywać w kołpie. No, tylko musimy mieć grę, żeby w nią jakąś nagrywać, bo nie mamy jak. To nie wiem, bywa. Ale jedynkę, to musimy poczekać. Bo tych starszych to już mi się nie chce. Przecież to co innego. Bo można grać i w to i w to. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Czekaj, bo tutaj dostałem dużo jakichś przedmiotów chyba. Których nie mogę założyć, no zajebiście. No mam brak, o. Dlaczego Vincent i to nosi? Jaki sęp. Różdżka. Ty, ja niedługo będę musiał zejść z gór, bo tutaj się wampiry panoszą strasznie. Dobra, to wystarczy mi w sumie to co mam. Okej, w końcu można coś pobudować, zobaczyć gdzie się buntują, gdzie nie. 23 minuty i ciągle tura remixa. Dobrze jest. Tutaj jest minus 9. To jest złe. Bo ja tura trwa szybko, bo ja zazwyczaj szybko wszystko ogarniam. Nie wiem, wielozadaniowość. Co szybko? A co ja nie ogarniam? No długo ogarniasz. No bo ja mam bitwy miałem, a ty żeś jeszcze kliknął, żeby walczyć, no to co ja mogę zrobić to? Tak, teraz zwalaj na mnie. Jasne. Tak. Dobra, co ja mogę zrobić? Tu nic, tu nic, tu nic. Dobra. No to... A bitwa z... Czekaj. Nie wiem, czy to jest sens rozgrywać. Ilu ludzi? Czekaj, policzę, bo tu nie jest popisane tak. Generał z kapką zdrowia, 500 HP mu zostało. Potem 33, 19, 20. A potem goblinki po 40-30 w oddziale. Boże, nie! A ty masz pełny oddział? Tak, pełna flaga. Nie, 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 nie chce mi się tym gównem walczyć. Automatykuj to. Serio? Ale stracisz 180. Nie wiesz, że to do tworzenia wtórę. Wiem. Czy to jest moja tura jest, czy co? Moja. Czemu? Okay. Ja mogę budować. W ogóle mi się wszystko zacięło teraz przecież. Nie, znowu. Nie mogę się ruszyć, o. Masz. Co żeś kliknął? Nic. Ale dzięki. Nic nie zrobiłem, jestem niewinny, chyba. Mam tu złoto. O, nice. Będziemy bogaci. Oddaj. Spieprzaj. Oddaj. Spieprzaj. Ja, bo ja tu mam jakieś punkty nierozdane, jak magia. This is magic. Tutaj jakiś garnizon. Jedną armią da się obydwa miasta zająć, tylko muszą się trochę podleczyć. Ile tutaj potrzebujecie? Trzy turki. Dobra.
Macie dwie? No i kurde, no tyle, jeszcze dyplomację mogę sprawdzić i zobaczyć, czy ktoś nie chce ze mną gadać. Też o, Telebackland! Lubimy się, prawda? Sojusz obronny. Umiarkowana. To inaczej jedniemy. Jedniemy sojusz militarny, tak żeby od razu było lepiej. I ci troszkę tą danina. Taki znak przyjaźni, powiedzmy. Takie 1000. A musisz płacić o względy, a ja tylko mu wystarczy, że ich zamorduję. To był znak przyjaźni. No moim znakiem przyjaźni jest to, że mogą wcielić moją armię. Kisel ze mną gadać w ogóle nie chce. Także... Ty! Co? Chaos? Jak się ten... Ty! Kraka Drak, te krasnoludy, które są na północy tam, jako pierwsze chaos z nich wpada, to tutaj pierdol robią Kislewowi. What? Ten oblast zajęli. Co się dzieje? Niebezpiecznie. No i się ze mną przyjaźnią. Znaczy chcą się ze mną przyjaźnić. Bo chcą cię do chaosu. No Zubar ciągle nie chce ze mną konfederacji. Może malutki jesteś. Większy od niego. Ale tak jesteś malutki. No to czekaj, pierdziela wampirą i będę już wielki. No dobra, to u mnie na razie tyle. Technologię co ja tam zrobię właściwie. Kurde, nic nie pamiętam co ja robiłem. Dotacje na Kazidy. Dobra, niech będzie. Kostry. End of turn. Dam, 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 dam. Karak Azoldzie to w ogóle jest, tego nie kojarzę. Duschafen? Ale tutaj podejdziemy, tak. To tak, Zubar nie chciał ze mną konfederacji i w tej turze padł. A, tu jest tryb focus, a nie, tu oni nie mają fortów, aha. No i kurde, Zubar padł. Ups. Panowie, mam przejebane. Dobrze się dzieje, dobrze. Czekaj, zaraz ja zejdę z gór w pierdzielę wampirom. W ogóle wampiry biją się też chyba między sobą. Cmentarne gule albo... Więc dla mnie same plusy. Czarni rycerze. Grubo łości w mordu, ale tutaj zbrojownie będę potrzebował. A tu poczwarki tylko, dobra. No to budujemy poczwarki już powoli, zaraz będą! Będzie już lepsza jednostka będzie. Spokojnie. Wybudowałem słynny browar. Minecraft się byłem bardziej szczęśliwie, móc jeszcze więcej pić. W naszym no świecie jestem takim trochę krasnoludem, ci powiem. Ty? No. No kurwa. Dobra. Wszystko pięknie, zadowolenie rośnie, moja armia rośnie w siłę. W końcu. Znaczy wiesz, wcześniej nie miałem sensu je rozwijać nawet. Teraz trochę bardziej mam sens, bo zawsze walczyć na otwartym polu, a nie w górach. Vampiry. Panie Nord. Zubar padł. Hihi. Co jest, Karak Norn? Co kombinuje? O fuck, Bretonia chyba... Też chce Musylią zająć. Nie, wypieprzać mi stąd. Moje miasto, ja to odzyskuję. No i cofnięcie. Strasznie śmiech mam. No, straszny masz. Nie, muszę coś z tym zrobić. Bretonia. Aha, bo Bretonia coś z nimi walczy, no właśnie. Dobra, wyłączamy skupienie. Oblegamy. Ile masz skarbcu? Czekaj, ej. Niby mógłbyś się bronić, ale tu nie ma murów. Nie? I oni mają jakieś 700 ludzi. Dawaj. No dobra.
Mogłeś powiedzieć, że jest aż tak źle. Mówiłem. Jezus, jak... Czemu ty znowu masz górki? No jasna cholera. Jej! Ale to jest Vincent teraz. Pokryty bliznami. On cię będzie z pocisków strzelał. On jest Voldemortem, on nie ma nosa. No. Deszczyk mamy, który przestał padać. Oglądałeś kiedyś Tabaskusa? Nie. Typ robił takie materiały, literal trailer. Tam po prostu śpiewał dosłownie o tym, co było na trailerze. I tam z Harry'ego Pottera zrobił z siódmej części. I w pewnym momencie się drze, uważaj Harry, on nie ma nosa. A potem, że Harry potrzebuje trochę snu, a Voldemort potrzebuje nosa. Nie, to jest pane, miał te materiały. Wiesz, takie coś w stylu nawet Czterech Zwiastunów, tylko tak trochę w innym stylu. No, no też są dobre te Cztery Zwiastuny. Ten, najbardziej szczery był chyba ten zwiastun Skyrima. Ja? No, tam było coś takiego, że gra, przez którą nie będziesz jeść, spać, zawiązywać znajomości, tylko po to, bo będziesz jeść, spał i nawiązywał znajomości. A, no, pamiętam to. To było zajebiste. Czemu moje oddziały nie mogą robić czworoboków? Daj co, byś może falangę byś ustawił, co? Tak. To parami. Widzisz tą hordę, co na ciebie idzie? Widzę, widzę. Czuję się znowu jak pod trumpilami. W sumie... Dużo strzelców dostałeś. Zrobiłem czworobok. Manualny. Kiedy ja dostanę jakiegoś wierzchowca do tych wampirów, bo cały czas buta musi zapieprzać. Jak tylko nawet nie widziałeś, jak ty w niego mogłeś strzelać. Co to za oszustwo? Ups. No dobra, dużo dymu i mało efektu było. Tak, ale fajny czar to jest, bardzo fajny, jeśli chodzi o efekty. Udor! No teraz jeszcze marniej było niż wcześniej. No. No, spędziłem tą kawalerią.
Na masę tam, nawet nie będę cię okrążał tak do końca. Tam. Jakbym, kurde, i jakby miał jakąkolwiek małą wioskę, w której mógłbym się obstawić, to byłoby się trudniej coś takiego zrobić i miałbym znacznie większe szanse. No, chociaż by zadać większe straty, a tak to... No właśnie, a tak to nie, to jest bezsens. To jest po prostu lenistwo, nie zrobić małych miast. Bo po co? Bo nie, bo nam się nie chce. Nie. Ejku, no co wiesz, zrobisz, no? Ja to już zauważyłem, jak tam w Anglii byłem, że ej, słuchajcie, nie mam małych miast. To wszyscy mówi, a pewnie dodadzą później. Gówno, prawda? Tam gadałem o tym od nas, z Legionem i z Makowem wtedy i chyba gadałem nawet o tym z tym z typem z Gramu. Ale wszyscy, a będzie później. Nie było później. Nie do czekania. Nie pojawiło się. Zamiast tego masz jedną frakcję więcej, kurwa, za 8 czy tam 6 dych. Pewnie DLC by zrobili, wiesz, miasta. Wioski, DLC. Słuchajcie, od dzisiaj małe miasta również mają swój wygląd. Za jedyne 5 euro. O Boże. Nie, jak coś takiego widzę, to ja po prostu nie kupuję. Tak samo w tym. W Simsach jest ten wysyp DLC zawsze, dodatków, to nie, ja mam podstawkę Simsów trójki i ona mi wystarcza do szczęścia. Dokładnie. No ja mówię od Warha, tylko kupię jak te elfy wejdą wtedy. Wtedy może kupię DLC-ka. Zależy, czy zjebią tak samo jak w futrzaku. Ich będzie osobna kampania, ich nie, to nie kupię wtedy. Jak będzie ich tylko jedna osobna ich kampania, to nie. No, ale muszą przerobić mapę, żeby elf prowadzić w ogóle. No tak, no, ale no, to będzie jedyny sensowny DLC wtedy. Dobra, Musul ją odzyskane. Czekaj, szczegóły. Dobra, Arkana. W ogóle wiesz, że wyszło na jaw, że w ogóle Sea nie ma tego, nie ma armia tych, Hord? Co? W ogóle sztucznej inteligencji nie ma dla Hord, futrzaki sobie w ogóle nie radzą w wielkiej kampanii, jak są sterowane przez komputer. Aha. Bo tam z Iturialem gadałem i on mówił, że... Większość hord futrzaków, jakie widział, przetrwały od 2 do jakichś 10 tur. Super. Dobra. Oblegam kolejne miasto. Nie, bo w ogóle sobie nie rozwijały tych hordy, tylko się szwendają bez celu. A jak zaczyna brakować pieniędzy i horda się zaczyna rozpadać, to atakują w samobójczym szturmie jakąkolwiek osadę. Mam technologię! Dotację! Yo, dotację z Indii! Dobra. Wampiryczne spaczenie 60%. Wymarłe już to prawie jest. Dobrze, już do Brytonii moje wymarcie wchodzi. Pięknie. 65% u nich jest. Gdzie? Umierają! Na wschodzie tylko jeszcze mają ładnie dosyć, ale tutaj... 35% jest już. Już tam moje zielone duszki latają, nękają ich. Już niedługo przyjdę. Minus 6 tutaj mam ładu. To trzeba jakoś tutaj zwiększyć. Tylko czym? Najlepiej kolejnym miastem, nie? Ile oni będą się... O Jezus, 5 tur będę ich trzymał. No ale... Zamek Baston jest z mon...
Montfortem. Gdzie ten Montfort jest? Tutaj w górach? O matko. Co tam czynisz? Werbuję armię. Którą jesteś siłą? Nie sprawdziłem. To zaraz sprawdź wtedy. W ogóle mam 40 minut już odcinka, może skończymy. O, no, no przydałoby się, ci powiem, nie? Nie, bo to będą godziny odcinki. No dobra. To kończymy. Tak. Krasnoludki mówią papa. A neumarli, cześć. I do następnego.